poprzednim odcinku, który nagrywałem jakieś chwilę temu, pokazałem wam, jak zrobić woreczek, sakiewkę, torebkę na skórę. Ze skóry już jest tak gorąco, że mi pierdoły gadam. A teraz opowiem wam o tym, jak powinny być zrobione dobre buty trekkingowe. A w sumie jak są budowane, jest większość butów trekkingowych. Mam dostęp do przekroju buta. To myślę, że jest fajne, fajnie wam pokażę, jak to jest faktycznie zbudowane, no bo jak tak jesteśmy w sklepie, patrzymy na buty, no to but. No but. Puma, ewentualnie kilka jakichś tam kolorów, pianki, cholewa, but, sznurówki, w środku wkładka. I cała filozofia. A w rzeczywistości buty trekkingowe to jest, nie jest taki hop-siup. Dobre buty, bo wiadomo, jakieś te najtańsze modele albo jakieś takie bardzo tanie, jakieś Chińczyki czy Decathlon, to często jest kawał gumy i cholewa, nie? No, więc wam pokażę, jak to jest zbudowane. I jeszcze na sam początek taka wskazówka, jak kupujecie buty w góry, do lasu czy cokolwiek trekkingowe, kupujcie w okresie letnim. Nie dlatego, że ceny są lepsze, gorsze czy coś, tylko dlatego, że w okresie letnim zazwyczaj chodzi się w trampkach, w sandałach, w obuwiu miękkim, dzięki którym stopa może ożyć, stopa się zachowuje na wolność. Szersza się robi, rozbita bardziej i tak dalej. I wtedy macie idealnie dopasowany but do stopy, taki, żeby ona się czuła w miarę naturalnie. Bo jeżeli kupujecie zimą buty, czyli chodzicie z reguły trochę węższych, ciaśniejszych, bardziej zabudowanych, wtedy stopa się, no wiadomo jak to jest, jak wsadzamy nogę w buty, chodziliśmy cały czas w jakichś miękkich laczkach, a teraz nagle w jakieś trepy z ciasno, dopiero po jakimś czasie się stopa jako tako dopasowuje. No i to taka moja rada, jak uniknąć nieprzyjemności związanych z zmianą sezonową obuwia. Każdy z was zapewne używa butów trekkingowych. Każdy, jak nie o butów trekkingowych, to o butów wojskowych. Zasadniczo z reguły buty wojskowe obecnie są robione przez te same firmy, które robią sprzęt turystyczny. Często to się różni tylko kwestią taką, że inny kolor, nieco inne materiały, czasem trochę mocniejsze muszą być, czasem zmieniają podeszwę na przykład, bo ma, nie musi być pod, nie wiem, raki automaty, tylko ma być po prostu sztywna, różne zastosowania, czasem w drugą stronę, ale zasadniczo zazwyczaj są to firmy robiące sprzęt turystyczny. Nawet jeżeli nie jest to firma robiąca buty specjalistyczne, to buty wojskowe i tak będą z podobnej specyfice jak trekkingi. No i właśnie, każdy z was, jak ma buta, patrzy na nie, czy to w domu, czy w sklepie, wygląda to tak samo. Cholewa licowa, guma, otok, opcjonalnie, bo to nie musi być, jakaś tam podeszwa. To jest akurat but Aku Super Alpy. On jest już z tych sztywniejszych modeli, tutaj może być raki koszykowe ze spokojem wpięte, no bo jest go trudno zgiąć. No teraz trochę łatwiej, bo mam go tylko połowę. No ale właśnie, macie tak, patrzycie, jest podeszwa gumowa, czarne, szare i znowu czarne. To już może dać do myślenia, tam coś jest zakombinowane, bo to nie jest tylko kwestia koloru, żeby to ładnie wyglądało, chociaż zdarzają się takie przypadki. To są użyte różne mieszanki gumy. Co więcej, sama cholewa to też nie jest takie tam hop-siup. Ale patrzcie, w środku but wygląda tak. Macie otok, materiał, gore i podszewka goreteksowa. No i to nic ok, nie? Ale tu macie tak, podeszwa, ta właściwa część wibramu, to jest akurat wibram, którą ścieracie. Kolejną warstwą jest pianka, jak widzicie, to jest ciężej się wciska, tu łatwo palec mogę wcisnąć w to. To jest pianka, która odpowiada za amortyzację, żeby było nam wygodniej, bardziej miękko. Kolejną warstwą
tym przypadku jest to jasne, to jest kawałek skórki, wyściółka, czyli taka pośrednia warstwa amortyzująca, nazwijmy to. I to jest, was zaskoczy. Najsztywniejszy element to jest to żółte i ono jest zaraz praktycznie pod naszą stopą. Normalnie można by pomyśleć, no głównie tu ma być sztywno. No właśnie, tu ma być miękko, żebyście nie czuli wszystkich kamieni i tak dalej, a usztywnienie buta jest tutaj. Tu akurat jest tam średnie usztywnienie, tych średnich twardszych, ale na przykład Aku ma nawet wariant taki, gdzie mamy karbon z wplecioną siatką metalową. Buta nie zagnie się w ogóle, to już jest but wysokogórski. Niektóre buty nie mają w ogóle tego usztywnienia, inne mają jeszcze sztywniejsze, inne mają trochę bardziej miękkie. Zasadniczo zawsze w tym miejscu wypada taka warstwa usztywniająca, bo but w góry teoretycznie powinien być sztywny, do lasu też może być sztywny, a chociaż to jest kwestia indywidualna, kto co lubi. Ja często chodzę w niskich butach w ogóle, w biegowych po górach z plecakiem. Teoretycznie nie można, nie da się jej w ogóle, o Jezu. W rzeczywistości można. Spokojnie, tylko trzeba trochę się przyzwyczaić i wiedzieć, znać swój organizm. Następną warstwą, wracając do buta tego, jest pianka miękka, którą można też wcisnąć. Ona odpowiada znowu za zamortyzowanie naszej stopy z tą żółtą wkładką usztywniającą. Kolejną warstwą jest podszewka, ta wewnętrzna goreteksowa. I tutaj ważną rzecz pominąłem, skarpetę goreteksową. To jest wariant buta z goreteksem. Ja ogólnie goreteksu nie lubię w butach. Wolę, znaczy nie lubię, to może też źle, bo mam buty z goreteksem czy z innymi membranami. Na przykład moje niskie biegowe są z Outdry'em, świetnie się sprawdza. Mam trekkingowe Aku Altery z goreteksem. Na Islandii się super sprawdziło, tam w ogóle jest elastyczny goretek zastosowany, dzięki czemu cholewa jest wszyta nie tak, tylko jest dotąd, równo z butem praktycznie. Ale gore ma ten mankament, że powyżej 20 stopni przestaje oddychać. Zresztą każda membrana. Więc w warunkach wysokich temperatur średnio. Poniżej tam pewnych temperatur, tam nie, minus 15 też przestaje oddychać, tylko w minus 15-20 się tak nie pocimy. Dlatego jestem zwolennikiem, jeżeli chcemy mieć but dobrze oddychający, a wodoodporny, sama skóra. Natłuszczamy samą skórę i jest gitara. Nawet teraz jest 30 stopni, a ja w moich skórzanych butach wojskowych swoją drogą Minewra je robi, a Minewra robi szpilki i takie buty. Bardzo fajnie się sprawdzają. Sama skóra nie jest źle, a w razie jak szedłem przez trawę czy coś wytrzymywały, gore moim zdaniem ma sens tylko w butach właśnie z materiałów syntetycznych, z materiałów, gdzie sama syntetyk, sama jakaś siatka nie zapewni nam wodoodporności. Ona musi mieć Gore-Tex, ale znowu Gore-Tex połączony z siatką będzie dużo lepiej oddychał niż tutaj. Wyobraźcie sobie tak, macie membranę, czyli tak naprawdę folię, która trochę przepuszcza, i macie skórę, która też przepuszcza i też jest trochę folią. I łączycie takie dwa materiały, no to po wyższych temperaturach to już jest porażka. To jest tak, jakbyście, nie wiem, do góry krótkie spodenki, krótki rękawek, a w buty nogi trzymali w saunie. Więc dla mnie porażka. Ale na przykład ten model jest też w wersji bez Gore-Texu. Ale tak, to ciekawe właśnie, ta skarpeta goreteksowa to jest to. Takie coś. I ona nie jest wklejana. Ona jest włożona i obłożona zresztą buta. Co nie zaburza jej oddychalności i pozwala na lepszą właśnie przewiew, nazwijmy to. Przewiewu w rzeczywistości w bucie specjalnie nie ma. Tutaj kolejną rzeczą w tym bucie, którą wychodzimy już powyżej, to są pianki. Tu mamy zastosowane kilka pianek, które mają po prostu spowodować, że nam jest miło w kostkę i tak dalej. Nie każdy but to ma, tutaj jest kwestia po prostu zwykłej pianki, tu nie ma żadnej filozofii. Co by tu wam jeszcze o tych butach powiedzieć? Jak już wspomniałem o tym, czy te są podraki, bo jest ta sztywność. Zasadniczo można w każdych butach iść w rakach koszykowych, z tym, że jak są bardzo miękkie,
jest ryzyko, że w sytuacji krytycznej, gdy wbijecie rak, wbijacie rak w skałę i chcecie cały ciężar swój przenieść, to but się zegnie, a rak nie. I w tym momencie może się wyczepić, no i wy spadniecie, albo się potłuczecie chociaż, więc jest to jakieś ryzyko. No ale z drugiej strony często lepiej jest iść w rakach z ryzykiem, że nam noga wyleci z nich, niż na przykład od razu polecieć. Więc mam nadzieję, że wam trochę nakreśliłem, jak są te buty budowane. Z takich jeszcze ciekawostek powiem, że no bo to jest bardzo zaawansowana podeszwa. Często ludzie mówią, że o, Vibram to nie jest wcale dobre, bo mi się szybko ściera. No, Vibramów jest 1000, jak nie lepiej, różnych wariantów. Taki bieżnik. Wiele firm, nawet robiących buty eleganckie, używa Vibramu. Kwestia sztywności, twardości gumy. Jak macie twardą gumę i będziecie chodzili po twardym, szorstkim, no to ją piłujecie. Fizyki nie oszukamy. Jak jest miękki but, no to on na Vibramie może kupę czasu. Mi Merele wytrzymały 8000 km w użytku leśno-miejskiego. Mniej więcej, nie całe tam 8000 km wyszło. Fakt, że na końcu były płaskie, gładkie i się popękały całe, ale wytrzymały tyle, jeśli chodzi o samą podeszwę. But był w gorszym stanie może. No ale tu mamy właśnie zaawansowaną podeszwę wielowarstwową, pianki, nie pianki i tak dalej. Często buty, te tańsze zwłaszcza modele, mają podeszwę wtryskiwaną. To jest podeszwa wtryskiwana, która jest jakby gorszej jakości trochę, gorzej amortyzująca przede wszystkim, i ona to wygląda tak, że jest całe kopyto buta, jest taka forma, kopyto się podłącza, wtryskują piankę, jakąś gumę i tak dalej, no i gotowe. To łatwo rozpoznać po tym, że but ma z przodu i z tyłu kreskę od formy. I jest jeszcze właśnie wersja taka, że się tak montuje. Tak się robi buty wielowarstwowe, bardziej zaawansowane. Bardziej zaawansowana technologia, przez co te buty są droższe. No i często można powiedzieć, czemu te buty tyle kosztują? Tak na koniec. Otóż, teoretycznie but. A jak myślicie, co najwięcej w nim kosztuje? Nie gorę, też gorę jest drogie. Nie skóra, tylko podeszwa właśnie. Podeszwa jest najdroższym elementem składowym butów i podobno potrafi nawet osiągnąć, że 70% ceny produkcji buta to jest właśnie podeszwa. Właśnie 70%. Jest to naprawdę, naprawdę konkret, nie? No ale to powiedzmy już ma w tych droższych modelach. Te Super Alpy są pieruńsko drogie, bo kosztują tam 900 czy coś takiego. Czy są tyle warte? Nie wiem, akurat tych nie używałem, więc się nie będę wypowiadał. Ogólnie firmę Aku bardzo lubię. Lepsza niż Mindle na pewno. Mindle to są przereklamowane. Po kilku latach podeszwy potrafią odpaść z racji wulkanizacji pianki łączącej. To jest średnie w butach za 1000 zł na przykład, nie? Możecie się zastanawiać jeszcze, skąd ja mam przeciętego buta za 1000 zł. To powiedzmy para butów to jest 1000, jeden but to będzie 500, czyli mam 250 zł. 250 zł. Otóż byłem na szkoleniu właśnie z produkcji butów Aku i dostałem taki, wziąłem sobie taki taką próbkę pokazową właśnie, żeby wam pokazać, jak to jest zbudowane, bo nie każdy ma dostęp do takich materiałów. A wziąłem ją też między innymi dlatego, że moim nożem były te buty przecinane na tych szkoleniu, bo scyzoryk organizatora nie dawał rady. Więc moja szprotka od Jamiga szła jak w maso w butach. No więc w sumie to byłoby na tyle, jeśli chodzi o budowę butów. Jeśli bylibyście zainteresowani innymi aspektami z butami, nie wiem, jakie buty dobrać, chociaż teraz Marcin fajny, bushcraftowy, zrobił fajny materiał o tym razem z Superganem. Ale jeżeli byście chcieli moje spojrzenie na temat obuwia do lasów, góry i tak dalej, czy inne jakieś takie patenty i informacje outdoorowe chcielibyście usłyszeć, to piszcie w komentarzach propozycje tematów. Będziemy się starali wam to wszystko
zrealizować dla was. Zrobić tak, żeby było dobrze. Żebyście się cieszyli, żebyście oglądali, żebyście się też czegoś nauczyli. My może się czegoś nauczymy, jak zgłębiając temat. Tak więc do zobaczenia i wędrujcie sobie w całych butach.